Wójt gminy Bożęcin nie spoczywa na laurach. Trwa realizacja trzeciego etapu projektu Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu. 275 zestawów komputerowych wraz z bezpłatnym internetem trafi do mieszkańców gminy Bożęcin. 210 nieodpłatnie trafi do beneficjentów indywidualnych. Pozostałe 65 sztuk to komputery, które zostaną dyslokowane w jednostkach oświatowych na terenie gminy Bożęcin. Nowe komputery otrzymają również 4 jednostki oświatowe podległe gminie. Publiczna Szkoła Podstawowa imienia Kazimierza Wielkiego w Bożęcinie Dolnym 10 zestawów komputerowych, Publiczna Szkoła Podstawowa imienia Władysława Jagieły w Bożęcinie Górnym 15 zestawów, Publiczne Gimnazjum imienia Jana Pawła II w Bożęcinie 15 zestawów oraz Zespół Szkół w Bielczy 25. Prowadzone są szkolenia dla beneficjentów i co ważne, umowa z wykonawcą obejmuje również obsługę serwisową. Beneficjentami projektu są osoby uprawnione do korzystania z pomocy społecznej, spełniające kryteria z ustawy o pomocy społecznej, ale również osoby starsze, niepełnosprawne, młodzież z rodzin, które mają najniższy status materialny, ale również młodzież z rodzin, gdzie w przypadku uczęszczania do szkół na terenie gminy Bożęcin nie tylko osiąga wysokie stopnie. Tu właśnie mam co najważniejsze, te podstawy opanowania komputera od podstaw. No, to jest dla mnie najważniejsze. Po dalsze, no to ja sobie w domu mogę kombinować, ale jak nie ma podstaw, to tak i tych literek. Dziecko, gdzie nie umie czytać, gdzie nie ma literki, no to nie nauczy się czytać, prawda? A jak już zna literki, no to już kombinuje, potem przedstawia i tworzy wyrazy. Mają możliwość komunikowania się na przykład ze swoimi rodzinami, swoimi dziećmi, wnukami, które częstokroć przebywają za granicą, za pośrednictwem komunikatorów internetowych. Pani Helena Kania, mieszkanka gminy Bożęcin, wzięła udział w programie. Tak, wielka inicjatywa naszego wójta, że to jest dobrodziejstwo po prostu, bo ja mając 77 lat, ja w takich czasach żyłam, że nie było w ogóle możliwości o takiej, nie było pomyślenia nawet o takich rzeczach. Mogę sobie włączyć, wejść na stronę internetową. Ja jestem zadowolona, na pewno wszyscy tak samo. W ramach trzeciego etapu zostało uruchomione łącze światłowodowe do Gminnego Ośrodka Kultury, które umożliwia przepust 320 megabitów dla beneficjentów trzeciego etapu. Po ukończeniu tego etapu, efektem jego realizacji za kwotę blisko 5 milionów złotych, gdzie pozyskaliśmy dotację z programu operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na realizację zadania. Beneficjenci będą mieli dostęp do łącza internetowych o przepustowości 2 megabitów w ramach naszej infrastruktury, która została wybudowana w pierwszym etapie, natomiast jednostki podległe 4 megabity. W poprzednich etapach wybudowaliśmy sieć internetu radiowego opartą na 14 masztach przekaźnikowych. Dzisiaj w gminie Bożęcin normalnością jest, że babcia mająca 77 czy 80 lat potrafi posługiwać się klawiaturą i korzystać z komputera. Jest to bardzo duża pomoc dla mieszkańców gminy Bożęcin, bo tam, gdzie rzeczywiście było to wykluczenie cyfrowe, w dużym stopniu udało się je wyeliminować i zarówno młodzież uczęszczająca do szkół ma możliwość teraz skorzystania z komputera, dostępu do sieci internetu. Termin zakończenia realizacji trzeciego etapu projektu przewidywany jest na koniec grudnia 2015 roku.